Witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj dalej będziemy zajmować się naszym drzewem, a konkretnie powiemy sobie coś o systemie LOD, no i stworzymy sobie kolejne jakby etapy właśnie tego systemu. Czym jest LOD? Jest to Level of Detail i polega na tym, że czym dalej odjeżdżamy naszą kamerą od obiektu, oczywiście już w grze, tam w Unity na przykład, no to wtedy nasz model zmienia się z tego takiego dokładnego, który mamy w końcu teraz, do coraz to mniej dokładnego, a w końcu na samym końcu staje się zwykłą płaską teksturą. Co daje nam taki system? No tak jak w tej chwili na przykład powiedzmy mamy 3000 trójkątów na nasze drzewo, no to w momencie kiedy zastosujemy nasz system LOD, na kolejnym etapie powiedzmy już miało około 2000, 1500 może nawet, na trzecim etapie jeszcze mniej, no i jak to pozwoli nam zaoszczędzić bardzo dużo mocy obliczeniowej naszego komputera. Ile etapów takie LOD powinno mieć? No i to już zależy tak naprawdę od Was. Nie powinniśmy przesadzać z tą ilością, wiadomo, wtedy też nie będzie to do końca optymalne. No ale tak powiedzmy 3-4 poziomy jak najbardziej powinny się znaleźć. I w tym odcinku właśnie pokażę Wam, jak w łatwy i dosyć szybki sposób wykonać te kolejne etapy. Nie pokażę Wam tutaj, jak stworzyć sam billboard, czyli płaski plane z teksturą na ostatni etap, z tego względu, że na to poświęcę po prostu osobny odcinek kiedyś i pokażę kilka sposobów, jak można to zrobić. A więc przejdźmy już do rzeczy. Korzystam błędy z Blendera tutaj. Jest to to samo drzewo, w którym korzystaliśmy w poprzednich odcinkach. I tak jak już mówiłem, nie jest to poradnik dotyczący używania Blendera. Taki znajdzie się kiedy indziej. Natomiast po prostu pokażę Wam pewne funkcje, z których możecie skorzystać. Tutaj po prawej stronie w zakładkach mamy taki kluczyk. Tutaj możemy dodawać modyfikatory do naszego drzewa. Jest ich tutaj naprawdę dużo, jeżeli ktoś chce, może się tym bawić nawet. Ja natomiast użyję coś już takiego jak Decimate. To przysłuży nam się właśnie podczas zmniejszania ilości trójkątów, poligonów ogólnie w naszym obiekcie. Mamy tu kilka opcji. Collapse, Unsubdivide i Planar. Zmieniając tutaj ten suwak, jak widzicie, nasze drzewo powoli znika. Znaczy znikają tylko część tego naszego drzewa. Przesuwając ten suwak do odpowiednich wartości, możemy doprowadzić do tego, że nasze drzewo po prostu przy dosyć dobrym wyglądzie zaoszczędzi trochę poligonów. Jak widzimy, teraz mamy 2600, z oddali naprawdę nie zauważymy tej zmiany. Jak widzicie, przesuwam suwak i w tym momencie, w którym się 2600, nie widać, żeby to drzewo się różniło. Tak, bo na tym polega właśnie LOD. Natomiast możemy tutaj wybrać też Unsubdivide na przykład i zmieniać te wartości. Tak samo w Planar. Jak widzimy, różnie to się zmienia. Zależnie od tego, którą opcję wybierzemy. Musicie to dopasować w taki sposób, żeby dla Was wygląd był zadowalający. No i żeby też uzyskać jak najmniejszą ilość tych poligonów. Możecie oczywiście też robić to ręcznie, nic wam nie stoi na przeszkodzie tak naprawdę, żeby dokonać tego ręcznie. Natomiast ja nie będę tutaj na odcinku się bawił w coś takiego, bo z oczywistych przyczyn zajęłoby to bardzo, bardzo dużo czasu. Powiedzmy, że powiedzmy, że zrobię coś takiego na tą chwilę. Mamy 2500 poligonów. Na początku mieliśmy 3200. Jak widzicie, już to jest o 600 mniej. I to jest bardzo dużo, bo jeżeli ustawimy tych drzew na mapie powiedzmy 100, no to już mamy zaoszczędzone bardzo dużą liczbę poligonów. Żeby zaakceptować nasze zmiany, klikamy Apply. Robimy File, Save As. I drzewo 1 i ja tutaj dodam LOD 1. Kolejną rzeczą jest
Znaczy kolejnym sposobem, właściwie z jakiego możemy skorzystać, jest też otworzenie naszego programu, czyli otwórzmy sobie nasze drzewo. I w tym miejscu chcemy wyłączyć sobie na przykład geometrię gałęzi. Te gałęzie, jeżeli odjedziemy odpowiednio daleko, i tak nie będą widoczne. Więc my na tym możemy zaoszczędzić bardzo dużo, jak widzicie. Możemy też tutaj zamiast zmieniać w blenderze, pobawić się właśnie tutaj w tym samym programie i na przykład zmniejszyć ilość liści. No powiedzmy to 15, nie? Ale na przykład to 20. Może nawet do 22. Jak widzicie, mamy już 1300. Ja teraz wyeksportuję ten obiekt jako drzewo 1, LOD 1. Może sobie nawet jeszcze zapiszę go. Zawsze warto trzymać ten plik z zapisu od naszego programu właśnie w takich sytuacjach, jak na przykład teraz, no nie mógłbym po prostu już tego drzewa tutaj modyfikować, ale miałem save'a, więc mogę to zrobić. Tu już sobie ładnie wyeksportowaliśmy, ale w tej sytuacji możemy na przykład zaimportować nasz obiekt. Ten tutaj stary zrobię na razie niewidoczny. Zrobiłem niewidoczny, nie ten, o ten miał być niewidoczny. Z tym, że jak widzicie, jest taki problem, że to drzewo jest uteksturowane w zupełnie inny sposób. Jak pamiętacie, ja tutaj stworzyłem sobie atlas, ażeby zaoszczędzić na ilości materiałów. I to drzewo z niego korzysta, natomiast to nasze nowe już nie. I byśmy musieli z powrotem je oteksturować. Co oczywiście nie byłoby jakimś większym problemem. Natomiast ja nie będę już tego robił, ponieważ już wiecie zupełnie jak to zrobić. I w tym momencie nasze drzewo, muszę usunąć to pierwsze, ma tylko 1300 poligonów. I to jak najbardziej jest dobra ilość, ażeby na kolejny poziom LOD to drzewo wykorzystać. Tych poziomów możecie dodać więcej, jeżeli wam się to uda. To zaznaczmy sobie nasze drzewo. Powiedzmy, możemy dodać jeszcze LOD 2 i zjechać trochę z ilości poligonów. A jak widzimy tutaj, to tak nie do końca by się nam udało już, ponieważ zaczynają się tworzyć jakieś dziwne artefakty w ten sposób. No tutaj tym bardziej. No powiedzmy, że coś tam jeszcze dałoby się osiągnąć. Niewiele, ale dałoby się. Także ja teraz wyjdę sobie z blendera, wejdę do Unity i pokażę jak taki system LOD zaimplementować właśnie w Unity. Z tego co wiem, w Unreal Engine na przykład wszystko wygląda podobnie, także tutaj nie ma problemu z tym. Tutaj oczywiście ustawię high w celach optymalizacji. A więc tam obliczaliśmy, więc tutaj tak samo, żeby nie było zbyt dużych różnic później w cieniowaniu i tak dalej. Przechodzimy do widoku sceny i ustawiam sobie to drzewo tutaj. W assetach muszę sobie znaleźć teksturę, z której korzystałem. Ach, no tak. Tutaj jeszcze w Unity Nie wyeksportowałem tego drzewa, które korzysta z naszego atlasu. A więc muszę to w tej chwili zrobić. Wraz z naszym atlasem.
przydzielam do materiału odpowiednią teksturę. I jak widzicie, działa. I tak samo drugie drzewo. Nawet w tej chwili zbyt wielkich różnic nie da się zobaczyć. Ale musimy sobie stworzyć system LOD. Ale stworzę pusty obiekt. Nazwę go drzewo 1. Wkleję sobie tam oba nasze drzewa. Wyzeruję ich pozycję. Jak widzimy, ładnie na siebie nachodzą. Dodajemy komponent, czyli LOD group. Do LOD 0 dodajemy poziom 0, czyli najbardziej dokładny naszego drzewa. Do LOD 1 dodajemy ten mniej dokładny, LOD 2 możemy spokojnie usunąć. Tymi suwakami na razie się nie będę bawił specjalnie, to wam zaraz powiem, o co chodzi. I teraz tak. Tu jak widzicie, ładnie wam pokazuję po kliknięciu na poziom, ile to drzewo ma poligonów. A więc tak. Możemy sobie tutaj wybrać, w zależności od tego, jakiego materiału korzystamy, fade mode. Powiedzmy, że teraz to nasze przejście powinno być trochę zauważalne. Natomiast ja może tutaj zmniejszę odległość, jaką należy pokonać, żeby ten poziom się zmienił. To właśnie służy do zmieniania tych odległości. Jak widzicie, teraz to przejście jest widoczne. Mimo wszystko te modele są bardzo podobne, to przejście jest widoczne. Dlatego z pomocą przychodzi nam właśnie coś takiego jak fade mode. I możemy ustawić na crossfade. Z tym, że nasz materiał wtedy musi być właśnie ustawiony na nature, speech tree i na leaf. I na innych materiałach nie bardzo będzie to działać, ponieważ one nie mają zaimplementowanej tej metody właśnie. A więc, żeby to jeszcze działało, musimy kliknąć sobie na nasz poziom i zaznaczyć na przykład fade transition. Dajmy tu powiedzmy 0,2. Czym większą wartość damy, tym dłużej jakby to przejście będzie zachodziło. I tym mniej zauważalne ono będzie. Jak widzicie, no nie do końca to coś zadziałało. Ale jak widzicie, to próbuję tak jakby płynnie przejść. Ja tutaj oddalę nieco i spróbuję ustawić większą wartość, żeby wam pokazać, jak to działa. O, jak widzicie, teraz to drzewo tak jakby płynnie próbuje przejść w to drugie i nie jest to już tak bardzo zauważalne. Gdybyśmy sobie tak szli, no to widzicie, że to bardzo ładnie jakby przechodzi w kolejny poziom. No i te wszystkie poziomy możecie ustawiać tak samo. Powiedzmy cult, czyli moment, w którym trzeba ma być całkowicie zniknąć. Tutaj tak samo możemy ustawić jakąś wartość, powiedzmy 0,2. I jak widzicie, to drzewo nam powoli znika. Oczywiście te wartości powinny być znacznie większe. Ja tutaj ustawię to mniej więcej tak, jak to powinno być. I teraz, jak widzicie, jest praktycznie niezauważalne to przejście z takiej odległości. I na tym polega właśnie cała optymalizacja. A więc to jest tyle, jeżeli chodzi o LOD. W kolejnym odcinku pokażę prawdopodobnie, jak tworzyć billboardy, albo już zajmiemy się tutaj dodaniem wiatru do naszych drzew, to jeszcze zobaczę. Dziękuję za oglądanie i zapraszam już wkrótce.